Ja sobie myślę tak, że gdy widzę w Polsce dzisiaj takie wyspy, ludzkie wyspy, które wykrzykują, pokrzykują, a porozumieć się nie mogą, to mnie bardziej interesuje nie to, co się dzieje między nimi, nie te krzyki, tylko te bóle, które oni w środku muszą tłumić. Przecież to są bóle. Ja myślę, że to są bóle. Bóle ludzkie. Nawet ból członków Solidarności, którzy patrzą, jak ci, z którymi walczyli, których demaskowali, są u władzy. Nawet ból tych skądinąd, bo byli tacy, uczciwych komunistów, którzy widzą, że ich najpiękniejsze marzenia młodości stały się ogromną iluzją. I te bóle ci ludzie noszą. A jak noszą, no to gdzieś się musi ten odwet ujawnić. I uleczyć z tego, ja nie widzę innej możliwości, jak łaska przebaczenia. I to słowo łaska jest tutaj niesłychanie trafne.